jestem w Sosnowcu na ulicy Mariackiej. Jadę do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego, na którym to skrzyżowaniu pojadę w lewo, a następnie będę jechał do ulicy 3 Maja. Tak jak widzimy, ciągle zaparkowane samochody. Nieco trzeba najechać na torowisko tramwajowe i skręcamy w lewo. Jesteśmy na drodze podporządkowanej. Na drodze podporządkowanej jestem zarówno ja, jak i tramwaj. Ustępuję, nic nie jedzie. Upewniam się, że nie nadjeżdża tramwaj, bowiem tutaj już jedziemy po torowisku. Upewniałem się, że nie nadjeżdża tramwaj, ponieważ zarówno ja, jak i tramwaj wyjeżdżaliśmy z drogi podporządkowanej, czyli byliśmy w sytuacji tutaj równorzędnej. Gdybym jechał drogą z pierwszeństwem, ulicą Żeromskiego, miałbym przed tramwajem pierwszeństwo, ale wyjeżdżając z Mariackiej tego pierwszeństwa nie ma. A tymczasem oznakowanie, które występuje w ciągu ulicy Żeromskiego, sugeruje, że to my zmieniamy pas ruchu, wjeżdżając na torowisko, a co za tym idzie, że mamy obowiązek w tej sytuacji ustąpić tramwajowi. Faktycznie, zwróćcie uwagę, nie wykonujemy tutaj żadnego ruchu wjeżdżając na torowisko, to raz, a dwa, przecież tramwaj wyjeżdża z ulicy Mariackiej z drogi podporządkowanej. Czyli taka nieścisłość, wykluczenie się sytuacji na drodze, wykluczenie się dwóch przepisów. Tak więc trzeba tutaj bardzo, ale to bardzo uważać. No i przed nami skrzyżowanie z ulicą 3 Maja. Ja bym tutaj może chciał pojechać w kierunku Zagórza. Jak widzimy, mamy nakaz jazdy w prawo. To też robię. Troszkę wykorzystam tutaj tramwaj i pojadę równo z nim. A następnie wykonuję zawracanie. Upewniam się, że nie nadjeżdża tramwaj od Zagórza ani od centrum. Ustępuję pojazdom jadącym od centrum, również nic nie ma. I ulicą 3 Maja kontynuuję jazdę w kierunku Zagórza.